Te decyzje dzisiaj zostały podjęte w taki sposób, że koalicja 15 października będzie sprawować władzę w 12 lub 13 województwach. Tam jeszcze trwają pewne liczenia, czyli PiS z 8 województw, gdzie po ostatnich wyborach samorządowych rządził, ten wynik spadnie mu o więcej niż... Nie, panie senatorze, to wszystko jest jasne, tylko oczekiwania... A dziękuję, że pan to przyznaje, bo ja przyznaję, że symbolika mijanki do mnie nie przemawia. Były oczekiwania, nie dowieźliście ich, pytam, co się stało. Ja mam przed sobą wyniki wyborów w dużych miastach. Kandydat PiS-u w dwóch dużych miastach na 16 weszli do drugiej tury bez żadnej szansy na wygraną. Wszystko na to wskazuje, że w trzech najprawdopodobniej sejmikach PiS będzie mógł rządzić na 16. To czemu ja mam się martwić?